Cześć, Sen Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, ostatnio na moim kanale miała miejsce transmisja na żywo, która była współorganizowana z firmą Nvidia i grałem wraz z moimi widzami w różne mapy w trybie kreatywnym dzięki usłudze GeForce Now. GeForce Now jest to usługa, która pozwala grać nam w chmurze. Nawet jak mamy bardzo słaby komputer, a zawsze chcieliśmy zagrać w jakiś bardziej wymagający tytuł gier, no to teraz możemy to zrobić za darmo przez pierwszą godzinę, korzystając właśnie z usługi GeForce Now. GeForce Now błyskawicznie zmieni niemal każdy laptop, komputer stacjonarny, Maca, urządzenie Shield TV lub urządzenie z systemem Android, iPhone'a oraz iPada w gamingowy zestaw komputerowy, o jakim zawsze marzyłeś. GeForce Now łączy się z cyfrowymi sklepami z grami komputerowymi, dzięki czemu możesz przesyłać strumieniowo własną kolekcję gier. Usługa GeForce Now z standardowym dostępem jest dostępna za darmo, za pierwszą godzinę. Później musimy troszeczkę odczekać, żeby móc zagrać ponownie. Za to miesięczna subskrypcja z priorytetowym dostępem do serwerów oraz włączonym RTX-em kosztuje zaledwie 49 zł miesięcznie. Powiem wam szczerze, że warto jest skorzystać z tej usługi, skoro pierwsza godzina jest za darmo, no to nic nas to nie kosztuje. Klikajcie w link, który znajduje się w opisie, zakładajcie konto i napiszcie w komentarzu, w jaką gierkę na full detalach teraz sobie pograliście. Teraz poleci fajny urywek z Top Model, który robiłem podczas transmisji na żywo. Jak wyszło, sami zobaczcie. Zagrajmy Top Model, ale na najbrzydsze skiny, najbrzydszy plecak, taki, że który wam się najbardziej podoba i uważacie, że to jest najgorsze, że gorszego skina nie ma. Takie, że... Okej, zapraszam teraz stanąć na wodę i proszę się zaprezentować. Pan Predator, napocony kubuś. No, ściągnij maskę i pokaż tą paskudną twarz. No jesteś brzydki, nie? No, jeszcze ci z szóstki wieje, nie stary? Dobra, zapraszam, nadajesz się. Zapraszam na trybunę. Okej, pani Pomidor, proszę podejść. Skrzynia brzydka. No jest, jest to brzydki skin, zapraszam. No jest to brzydki skin, nie ma co ukrywać. Nie jest to jakiś przepiękny skin. Podejdź, Jasiu, bliżej, podejdź, nie bój się, nie bój się. I pokaż tą swoją mordę. Pokaż tą gębę brzydką, jedno oko ma. No jest, brzydal. Zapraszam na trybunę, no. Na razie jesteś najbrzydszy, Jasiu. Okej, i pokaż mi się z bliska. Co to jest za skin? Pan Oko, ja pierdziu. No jest totalnie bezsensowny ten skin i brzydki. No jesteś brzydki, zapraszam na trybunę, udało ci się przetrwać. No jest, jest to obcy z Predatora, zaśliniony. Taki kurczę wychudzony szkielet. No jesteś brzydki, proszę, możesz iść. Kogo my tu mamy? Kurczę, co to jest za skin? Chodź tu, chodź tu. Just Misiek, no powiem wam tak, to wygląda jak jakiś taki robocik. Jest to robot. No nie jest to ładny skin, no jest to... Ja bym na przykład takiego skina nie kupił. No jest to brzydki skin, więc zapraszam. No udało ci się, stary, zakwalifikować do najbrzydszych na świecie. I pokaż się. Pokaż ty tą swoją twarz. No. Ma tą taką brodę. No jest brzydki. Jeszcze pomalowany ohydnie. Zapraszam. Nadajesz się. I co to jest za skin? To jest skin... Aha. No dobra, no jest to brzydkie. To nie ma ładu ani składu. Zapraszam. Faktycznie, nie, brzydko to wyglądało. Kto to jest? Co? Odwróć się, byczku. No dobra, nadajesz się, no jest to brzydkie. Do widzenia. Wojtek B8. Ale stary, mózg ci widać. Masz nawet pofałdowany to. Jaki zarąbisty Jonesy. Ej, ten Jonesy plecak jest fajny. To byś w strasznych skinach wygrał, nie? Proszę podejść bliżej. Hubson, to jest ładny skin, to nie jest brzydki skin moim zdaniem. Według mnie oczywiście, ale to jest moja subiektywna opinia, więc wiecie. No i pan Żelek Wolverine'em. No wie pan, panie Żelku, nie? Pan, no, odpada. Okej, kolejna runda, więc ustawiamy się przed drzwiami i robimy kolejną rundę. Tym razem pokazujecie najbrzydszy plecak. Jest to kielich. No on jest brzydki, to prawda. Przechodzisz, jesteś na razie najbrzydszy. Okej, pani z plecaczkiem, z oczkiem. Ten plecak nie był brzydki. Pelerynka. Ona nie była brzydka. Ten plecak z tym pigwinkiem jest moim zdaniem, kurczę, fajny. Ty masz Jonesa, no to ty przechodzisz. On jest taki brzydki, no bo to brzydki Jonesy jest. Co to jest? Deskorolka. No to też jest brzydkie, przejdź. Tego nikt nie nosi. Nie no, taką bilę chciało on wywalić. No co on zwariował? Ta bila była fajna. Co my tu mamy? O, Halloweenowa ręka z kartką w górę. To jest brzydkie, do góry. Co to kurde jest? Nie wiem, dobra, dam ci szansę, przejdź. Okej, i pan Predator, odwróć się. No jest brzydki to plecak. Okej, przechodzisz dalej i został nam Maksio. Zapraszamy Maksia. I dziękujemy panu za uwagę. Zapraszam, kolejna runda. Teraz robicie najbrzydszy spray. Najbrzydszy spray. Co pan uważa, co jest najbrzydsze?
No dobra, no tutaj jest brzydki predator. Okej, przechodzisz dalej. No tutaj udało ci się, stary, jakoś wybrnąć. Stań na wodę. Moim zdaniem to był fajny spray, wybuchowy taki bambik. No, to nie było nic brzydkiego. Okej, co tu chłop namaluje? Co to ma być w ogóle? No, to jest takie... No brzydkie to jest. No idziesz dalej, idziesz dalej. Nie jest to ładne, to było tak... Ja bym tego na przykład nigdzie nie nasprayował. Pan Burgerek. No jest brzydkie to, nie? Jest takie straszne, brzydkie. No okej, okej. Dobra, czyli panowie zostaliście we dwóch. Proszę zatańczyć jakiś taniec i widzowie decydują, czy Jasiu, czy Wiktor. Jedynka, czy dwójka? Jedynka po lewej, po prawej dwójka. Okej, to są wasze finałowe tańce, tak? Zrobimy tak, żeby było sprawiedliwie, widzowie. Zakończę tą ankietę i zrobię szybciutko ankietę, a wy macie minutę, żeby oddać głos. Nie wiem, do 300 głosów poczekamy i zakończam ankietę. 301, 56% wygrał chłop po lewej stronie, więc pan Jasiu TM wygrywa 1000 faldolców, więc brawo! Po konkursie w Top Model zagrałem w najstraszniejszą mapę horror Fortnite. Zobaczcie, jaka była kozacka. No to lecimy. Idziemy. Okej, mamy takiegoś brzydala. Coś skrzypi. A, dobra. Muszę podłożyć do pieca. Ktoś zapukał do drzwi. Wow! Biorę od niego jakieś czerwone ciastko. To jest ciekawe. Dobra, idę do łóżka. Z powrotem. Spać. Najadę się jakichś halucynogennych pewnie ciastek. Będą mi się koszmary śniły czy coś. Nie bierzcie ciastek od nieznajomych, nie? Którzy pukają wam w drzwi, jak rozpalicie... O, ho, 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 ho. Zaczyna się. Ktoś jest w domu. Co? Odbijam się w lustrze? Nie widzę swojego odbicia. Ole dymy. Drzwi się same otworzyły. Wow. Wow. To dobre. To jest dobre. To jakiś kruk czy coś. Ty. Ja mam iść do niego? Dobra, idę. O ja pierdziele, soba! Jest! Uciekać mam, ale on jest brzydki. Ale się wystraszyłem, czekaj. Szybko, szybko. Okej. Ja pierdzielę! Zobacz, jaki brzydal, dobra. Spierdzielamy. Na plecy mu wskoczę. Dobra. Musimy uciec tędy. Dobra. Ktoś wymyślił sobie. Okej. Co jest? Dymy, widzowie. Jest, u góry. Dobra, idziemy do niego. Jaskini. Kurde, włosy mi... Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Włosy mi dęba stanęły. Co za głupi horror. Jeszcze raz. Czemu ja reaguję? Czemu ja reaguję na strach śmiechem? Czekajcie, nie w tą stronę idę pewnie. Ja dziękuję. Dobra, mamy to. Idziemy do tego kabina, czyli do tej miejscówki, gdzie ten chłop jest. Tak, to jest to. Idziemy. Hello my friend. Okej, wracamy do naszej chaty, bo ten chłop nas wyprosił, który dał nam ciastko. Zobaczymy, co się będzie działo w domu. Pewnie znowu nas coś wystraszy. Uwaga. Otwieramy. Off. O kurde. O kurde. Ale dymy. Ja pierdzielę. My jesteśmy... Dobre. Okej. Okay. Zamknij tam drzwi. O kurde, zobaczcie. Ona jest przyrośnięta do czegoś, ta Quantilla. Dobra, będziemy potrzebowali jakiś klucz. Musimy pierw go znaleźć. Widziałam ten klucz u takiego mężczyzny, który mieszka w lesie. Wiesz, kto to taki?
Czyli ten, co dał nam ciastko, on będzie miał nasz klucz. Okej. Ja pierdziu! A, mam strzelać w niego! A masz, ty chamie! Dostał na łeb. No zabiję mnie. Dobra, przeżyłem. To jest jakiś kraken czy coś. Na sam koniec zagrałem jeszcze w Rocket League. Chociaż nie potrafię grać w tą grę. Ale powiem wam szczerze, że idealnie nadaje się GeForce Now do grania w tego typu gry. 2, 1. Obroń. Dobra, wyrzuciłem to. W ogóle jaka mam zarąbisty samochodzik. Co lama Fortnite'owa? A że ja tego nie trafiam? Dobrze! To było mega blisko, nie? Żebym to trafił. Pa, trafia chłop! Łatwo! Także to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie skorzystać z usługi GeForce Now, ponieważ pierwsza godzina jest za darmo, więc warto spróbować. Zawsze jak coś jest za darmo, no to warto to przetestować. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!